Was trochę rzeczy, tym razem raczej kosmetycznym. I właśnie przyszłam do Was, żeby się nimi z Wami podzielić. Będą to wszystko raczej takie, wiecie, zakupy tutaj wszędzie lokalne, trochę jedynie z internetu. I mam tutaj, słuchajcie, trzy torby z Douglasa, czyli może zacznę od właśnie Douglasu. Może zacznę od tego prezentu. To jest akurat prezent urodzinowy. Jest to, słuchajcie, błyszczyk po prostu Chanel. O nietypowym, słuchajcie, kolorze, bo jest to kolor 72 kontrowersji. I słuchajcie, próbowałam dzisiaj poszukać go właśnie w necie gdzieś, żeby Wam może podać jakąś stronę czy coś. Nawet wyszłam na stronę Douglasu i nie było go tam. Nie wiem dlaczego. On ma takie szklane opakowanko. No i jest to taki, wiecie, hit już jesieni, czyli to jest takie bordo wpadające w brąz. Dla mnie to jest po prostu bordo. I jest to błyszczyk. To jest pierwsza rzecz, także nie wiem, słuchajcie, jakie są w ogóle ceny. Nawet nie orientuję się, jakie są ceny takich właśnie błyszczyków z Chanel. Nie mam pojęcia. Dalej wiecie, że miałam też w prezencie, dostałam też bon właśnie do Douglasu i zastanawiałam się, co sobie za ten bon wybrać i tak dalej. Wy mi pisałyście propozycje, ale ja zdecydowałam się na Maca. Na początku myślałam, że będę mogła, słuchajcie, Maca po prostu zamówić sobie, wiecie, online i zapłacić tym bonem. I nawet pytałam się też Was o to i pisałyście mi, że można tak robić, że nawet jedna z Was tak zrobiła, ale poszłam do Douglasu, ponieważ nie mogłam zrealizować mojego bonu przez Neta. Poszłam po prostu do Douglasu i tam pani powiedziała mi, że owszem, przez internet możemy realizować kartę upominkową. Czyli normalnie, wiecie, plastikową kartę jak do bankomatu, a bony upominkowe, które się im zwraca, tylko w sklepach stacjonarnych. Ale ta pani po prostu powiedziała, że zamówi dla mnie z innego sklepu, ponieważ w moim Douglasie w Koszalinie nie ma niestety Maca, chociaż coś tam słyszałam, że ma być. To właśnie, że ona dla mnie zamówi tam z innej drogerii i że po prostu przyjdzie to wtedy do nich do sklepu i będę mogła sobie zapłacić tymi bonami. I tak właśnie zrobiłam, trochę czekałam na to, bo najpierw z innej drogerii nie przyszło, potem nie mieli koloru i w końcu przyszło z jakiejś tam jeszcze innej. I wybrałam sobie podkład Studio Fix Fluid. Ja mam kolorek NC30, mam go obecnie na twarzy, nagrałam dla Was też test tego podkładu, także albo już on jest, albo dopiero się pojawi. Tak prezentuje się podkład. Bardzo mała buteleczka, niestety bez pompki, bardzo fajny, miły podkład, póki co jestem z niego zadowolona, cena to 130 zł, czy coś tutaj pani jeszcze dała jakieś próbki, to jest akurat Versace, szczerze Wam powiem, że tak jak piękna jest buteleczka tych perfum, tak sam zapach, no nie mówię, że nie jest ładny, ale nie jest na pewno dla mnie, to nie jest zapach, który ja lubię. I w Douglasie jeszcze, co sobie kupiłam, to w końcu zobaczyłam, bo u nas było, w moim Douglasie było wyprzedane. Teraz pojawiły się na nowo te plastry Cetua do właśnie oczyszczania ze skórników z brody, nosa, czy w ogóle z ciała. Ja mam tutaj Nose and Face i tu są takie do nosa jakieś czarne z dodatkiem z węgla, z aktywnym węglem. Także tak, będę testowała, zobaczymy, czy coś mi dadzą. Te na sam nos kosztowały 11,90, a te 12,90. I tutaj co jeszcze dostałam, to... Aha, też jeszcze tego, słuchajcie, nie próbowałam, pani mi to dała. No jak zobaczyła, że jestem w ciąży, to mówi, że to coś dam pani takiego bardzo delikatnego, coś tam, że bardzo będę zadowolona. Jakiś taki balsam Douglas, ale nawet nie jestem w stanie rozczytać, co tutaj jest napisane, Salt Alice, to jest douglasowski jakiś balsam do ciała, podobno ma takie za zadanie, takie trochę chłodzi ciało i tak dalej, i tak dalej. I to tyle, jeżeli chodzi o Douglas. Przejdę teraz do Inglota, bo mam, o ile reklamóweczka jest mała, tak, mam trochę tutaj tych zakupów z Inglota, wartość, o wysokiej wartości, może tak, może była mała reklamówka, ale sporo zapłaciłam. Pierwszym produktem jest Inglot, ten Makeup Fixer. To jest ta mała pojemność. Ta mała pojemność kosztuje 21 zł. I ja mam do porównania jeszcze, mogę go porównać z Makiem Fix Plusem i z Avonu, z tym fixerem.
I tak jak dla mnie był zawsze mak najwspanialszy, w ogóle ten z Avonu dla mnie się do niego nie umywał. Ten z Avonu dla mnie trochę, że tak powiem, ściąga twarz, czego ja nie lubię. Tak, muszę Wam powiedzieć, że póki co użyłam go już parę razy i naprawdę daje też tak fajny efekt, jaki daje właśnie mak. No a kosztuje dużo mniej od maka, bo to jest mała buteleczka, kosztuje 21 zł, a duża chyba kosztuje właśnie 42. Ja będę chyba po prostu cały czas kupowała te mniejsze, szczególnie, że wydanie 21 zł jest mniej bolące dla portfela niż wydanie od razu 40. Tak w ogóle, no małe pojemności możemy prędzej włożyć gdzieś tam sobie do torebki i nosić ze sobą. To jest ten fixer. Kolejną rzeczą, w której jestem już zakochana i po prostu moim zdaniem kosztuje też dużo, bo kosztuje chyba 43 zł, ale jest tak fantastycznym produktem. I to jest puder prasowany HD, ja mam w kolorze 403, czyli to jest to po prostu, słuchajcie, żółty puder. On wygląda w ten sposób, to jest sam wkład, nie kupiłam wypaski, bo po prostu ja to wkładam do palety magnetycznej. No jest fantastyczny, jestem tak zakochana, słuchajcie, w tym pudrze, ja mam go też teraz pod tej okolicy, pod oczami i tak dalej. No świetnie, świetnie, świetnie się sprawdza i ten kolor jest tak fajny. Słuchajcie, kiedyś, wydaje mi się, że oni nie mieli rozświetlającego pudru właśnie w żółtym kolorze, bo pamiętam, jak byłam kiedyś w Inglocie i właśnie pytałam się, czy z żółtych kolorów mają tylko matowe, bo na pewno mieli matowe, a nie mieli rozświetlających i chyba po prostu wprowadzili teraz rozświetlający. Szkoda, że cena jest tak wysoka, no ale można sobie czasami pozwolić na lepszy kosmetyk, szczególnie, że jeżeli wiemy, że ten kosmetyk się sprawdza. Kolejną rzeczą, słuchajcie, ostatnio w ogóle w Inglocie dla mnie wszystko kosztuje 40 zł, 40 zł. To jest kolejna rzecz za 40 zł, a około 40, bo 37. I to jest do brwi, to się nazywa konturówka do brwi. Moje jest w kolorze 15 i też nagrałam dla Was test tego produktu. Tak się ono prezentuje, jest to bardzo miękka, bardzo fajna konturówka, ale muszę Wam powiedzieć, że ten kolor 15 jest prawie identyczny jak ten mój liner w żelu z Rimmela, który używam. Ten jest może trochę cieplejszy, ale nie wpada w żadne rudości, absolutnie. Ja po prostu, jak wchodząc do Inglota, jak chciałam po prostu to kupić, zapytałam się pani, to, jaki numerek ma pani na brwiach, która jest na plakacie, która reklamuje tą właśnie serię. I ta pani powiedziała, że jest to numer 15. Pomacałam sobie ten kolor, pomacałam też tam 16, 14 chyba takie, wiecie, najbliższe, ale pomimo wszystko ta 15 najbardziej mi się podobała. Chciałam jeszcze kupić liner w żelu, bo też ogólnie słyszałam, że jest bardzo dobry. No ale to już było znowu kolejne 40 zł. I stwierdziłam, że będzie to po prostu następnym razem. To tyle, jeżeli chodzi o Inglot. I dalej tutaj mam, słuchajcie, produkty pojedyncze. Może tak powiem. Pierwszym produktem jest, słuchajcie, puder z Kobo, czyli Natura. I ja mam kolor 308 Sahara Sun. To jest ten jaśniejszy. I wybrałam ten, ponieważ ten był na przecenie. One kosztują chyba w cenie regularnej 20 zł, a on kosztował 11,90, dlatego mówię, no przetestuję ten. Poza tym też no, nie chciałam brać tego ciemniejszego ze względu na to, że kończy się lato i kończy się ten okres aż takiej opalenizny. I bardzo dobrze, bo kiedy go tylko dotknęłam na palec, to on jest taki prawie niewidoczny, słuchajcie. Ale kiedy zrobiłam sobie nim taki fajny kontur, to on jest naprawdę, naprawdę wystarczający. Myślę, że ten ciemny byłby za ciemny, dawałby może trochę efekt plamy dla mnie. A ten jest, słuchajcie, idealny. Ma bardzo fajne opakowanie. Ja lubię takie kwadratowe w ogóle opakowania. Bardzo mi się podoba, wygląda bardzo tak profesjonalnie. Czyli jestem z niego naprawdę bardzo zadowolona. Kolejną rzeczą również w Naturze jest, słuchajcie, liquid liner z Essence po prostu. I ja wybrałam z Ultra Soft Tip, czyli to jest taki piankowy liner z taką końcówką. On kosztuje około 10-12 zł w cenie regularnej. Ja go w takiej cenie kupiłam. Fajny produkt, niedrogi, także całkiem spoko. Dalej mam tutaj, słuchajcie, korektor. Też nagrałam dla Was test tego produktu. I to jest Maybelline Fit Me. Ja mam w kolorze 20. Zamówiłam go na stronie eGlamour. To jest taka drogeria internetowa. Jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. Bardzo ładny kolor. Także też Wam szczerze, słuchajcie, go polecam. Co mam tu jeszcze? To mam taki trochę misz-masz tutaj w reklamówce. I pierwszym produktem w ogóle dla mnie wielkie zdziwienie, zadziwienie i tak dalej. Wiecie, błyszczyk z Lovely.
To jest Matte and Lasting. I tam wydaje mi się, że były trzy wersje kolorystyczne. Czerwony to jest numer 3. Jeden taki, jakby wiecie, English Rose, taka brudna, pudrowa róż. A ten jeszcze jeden to, nie wiem, też jakoś w ogóle nie przypadł mi do gustu. Przypadła mi do gustu tylko ta czerwień, bo jest naprawdę bardzo, bardzo ładna. I daje właśnie, słuchajcie, naprawdę tak. Dla mnie to jest coś na podobieństwo tego z Bourjois, który miałam ostatnio, właśnie taki to róż Velvet Edition, coś takiego. I to jest, słuchajcie, prawie identyczny produkt. Utrzymuje się, ja go po prostu, jak przyszłam do domu, od razu nałożyłam na usta, żeby go przetestować. Bardzo fajnie się spisuje, nie podkreśla również suchych skórek, zasycha na matowo, no naprawdę, a jest, słuchajcie, niedrogi, kosztuje około 10-12 zł. Lovely jest chyba w Rossmanie, o ile dobrze pamiętam, także szczerze Wam naprawdę polecam, przetestujcie to, bo jest naprawdę bardzo fajnym produktem i niedrogim. Dalej mam, to chyba też było w Naturze, po prostu taki duży żel pod prysznic. Szukałam, ja lubię po prostu prysznice, które nie pachną dla mnie mydlanie, a takie te wszystkie w białych opakowaniach są, mają tak naprawdę, sprowadzają się do takiego jednego podstawowego zapachu, po prostu mydła. To jest jakaś, nie wiem, pomarańcza z jabłkiem, Aroma Sensation z jakimiś olejkami, ale pachnie naprawdę, naprawdę bardzo ładnie, tak egzotycznie. Bardzo lubię takie zapachy i jego cena w Naturze to była chyba 8 zł. Dalej to było w Rossmanie balsam do ciała Wellness and Beauty i to jest o zapachu owoce mango i papai. Jest to naprawdę, słuchajcie, bardzo specyficzny zapach, taki, to już trzeba lubić takie zapachy, bardzo no, słodki i tak dalej, właśnie czuć owocowo. Nie wiem jeszcze, jak się sprawuje, zobaczę, znaczy posmarowałam się nim, zauważam tylko, że bardzo szybko się wchłania, a kosztował około chyba 12 zł. Dalej, kolejną rzeczą, słuchajcie, jest krem. Dla mnie nowość, w ogóle nie widziałam wcześniej tych kremów i to jest Feromona chyba, tak, Feromona. Ogród młodości, krem liftingujący, odmładzający do twarzy i to jest po prostu do skóry, wiecie, suchej, po prostu suchej. Bardzo w ogóle spodobał mi się ten krem wizualnie i to, że jest tak w ten sposób wyciskany. Używam go już też od ponad tygodnia i muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo z niego zadowolona i bardzo świetnie spisuje się jako krem pod podkład. Naprawdę bardzo fajny i fajnie nawilża. Pachnie trochę takim kremem, jak są takie, wiecie, dla mnie to mi się kojarzy, ja jak pracowałam kiedyś w spa i miałam takie kosmetyki właśnie salonowe, to one miały taki zapach i on właśnie w ten sposób pachnie. To jest taki specyficzny zapach, myślę, że nie każdemu będzie odpowiadał. Kolejnym balsamem, może nie tyle do ciała, co do niektórych części mojego ciała, jest również w Rossmanie Palmers. To jest po prostu krem na rozstępy, na brzuch, biust, nogi i w ogóle wszędzie tam, gdzie pojawiają się rozstępy. On chyba kosztuje 30 zł, a ten krem, nie powiedziałam, on był w Hebe, on jest w Hebe. I ja go kupiłam za 20 zł, nie wiem, czy to jest jego cena regularna, czy jakaś promocyjna. To jest to. I ostatnim już produktem takim kosmetycznym jest, słuchajcie, coś, co również mnie totalnie zaskoczyło. Lubię, uwielbiam wyszukiwać, słuchajcie, takie perełki wśród tych tańszych szaf, naprawdę. I to jest właśnie jedna z takich perełek. To jest, słuchajcie, Miss Sporty Pump Up Booster Creamy Soft Coal Eyeliner. Ja mam w kolorze 003 Luminous Beige. I to jest taka, słuchajcie, kredka, to się odkręca. Ja zawsze próbuję to tak otworzyć i wtedy zapomniałam, Karolina, to trzeba odkręcić spokojnie. To jest taka kredeczka, która się wykręca, rozświetlająca, przepiękna. Pokazuję już Wam na ręku, jak ona wygląda. Spójrzcie, jaki piękny, naprawdę rozświetlający efekt. Utrzymuje się, jest kremowa. Ta ostatnia, którą kupiłam z Catrice, byłam z niej na początku bardzo zadowolona, ale kiedy nie używałam już jej przez jakiś czas, ona mi po prostu gdyby zaschła i nie mogę jej teraz w ogóle rozetrzeć, żeby podgrzać, no nic nie mogę z nią zrobić. A to jest dla mnie wow. Dostępny był chyba kolor jeszcze czarny i brązowy.
No ale mnie oczywiście najbardziej zaciekawiła ta rozświetlająca wersja do kącików, do tutaj kupidyna, czy w ogóle rozświetlania nawet tutaj takiego kremowego. Wow, super, cena to chyba 10,90, jestem szczerze oczarowana tą kredką, bardzo mi się podoba i odpowiada. I to chyba tyle, jeżeli chodzi, słuchajcie, o kosmetyki. Teraz przejdę do Empik. Do Empiku ogólnie, słuchajcie, bardzo lubię w ogóle ja zachodzić, a mogę tam tylko zachodzić, kiedy jestem sama, bo mój mąż nie lubi, bo ja tam muszę się zatrzymać przy każdej duperelce, wszystko obejrzeć i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, w Empiku na przecenie jest teraz seria, jak się nazywa, Klimaty Provence, czyli wiecie, taki jak gdyby biel, lawenda, coś takiego i coś takiego. Pierwszą rzeczą, która wpadła mi w oko, jest, słuchajcie, taki koszyczek, to jest koszyczek na chleb i on był przeceniony z 20 na 10 zł, dlatego stwierdziłam, że bardzo fajny, no ja lubię takie właśnie, takie też klimaty, takie wiecie, ale właśnie Provence, bardzo fajny, jest tutaj z taką wyściółką, to jest chyba taki len tutaj. I drugą rzeczą jest taki przepiękny, szary, to jest fartuch po prostu, on ma tutaj napisane Bon Appetit, fartuch kuchenny, tutaj ma takie jakieś tam łyżki i tak dalej. I on kosztował 25 zł, minus 50%. W ogóle było tam jeszcze bardzo dużo fajnych rzeczy, bardzo fajne poduszki, w ogóle naprawdę polecam Wam, idźcie do Empiku i przyjrzyjcie sobie tą właśnie kolekcję Klimaty Provence. I ostatnią rzeczą jest również prezent, jaki dostałam od firmy Irresistible Me i jest to prostownica serii Diamond. Tak ona się prezentuje. Jest tak fajnie otwierana tutaj na magnes. O, tam wyleciały ulotki. I jest to taka czerwona prostownica. Tutaj ma ona wypisane, słuchajcie, wszystkie jakieś, jakie ona ma funkcje i tak dalej, i tak dalej. Na przykład ma ona funkcję tego, że kiedy zapomnimy jej wyłączyć, ona po jakimś czasie wyłączy się i tak sama. Ma ona te nanocząsteczki srebra. No w ogóle ja zrobię o niej kompletnie oddzielny film. Tutaj były do tego dołączone jakieś ulotki, kupon rabatowy i tak dalej, i tak dalej. I muszę Wam powiedzieć, że już prostowałam tą prostownicą włosy i jest naprawdę bardzo fajna. Ja wcześniej miałam prostownicę z By Bliss, była to tytanowa prostownica i właśnie ona mi bardzo odpowiadała, ale ta jest, ona jest chyba ceramiczną prostownicą. Musiała, słuchajcie, jeszcze poczytać dokładnie i w oddzielnym filmiku dam Wam znać. Mogę Wam też wstawić link do tej prostownicy, bo jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo fajna. I to, słuchajcie, tyle, jeżeli chodzi o mój haul taki kosmetyczny. Gromadziłam dla Was trochę te rzeczy, bo chciałam nagrać głównie same kosmetyki, a to były rzeczy, które po prostu ostatnio kupiłam i nie chciałam już ich też, wiecie, trzymać, tylko wolę je rozpakować już i porozkładać. I to tyle, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, pa, pa!